że dzisiaj balujemy tak, jakby nie miało być jutra. Ura la la, one klub to jest soda, synu, więc to się dzieje. Na początek zadam ci dość nietypowe pytanie. To. Często otrzymujesz pytania o to, czy twoje teksty są prawdziwe? Nie, raczej nie, bo wydaje mi się, że wiara, która słucha tego typu, wiesz, muzyki, jakiejkolwiek w zasadzie muzyki, która jest jakimkolwiek dziwnym przekazem, wydaje mi się, że biorą pod uwagę to, że trzeba by mieć dystans do wszystkiego, nie? Ja mam dystans do wszystkich tekstów, jakie słyszę, więc nie wiem, więc ci, którzy słuchają, no, miejcie dystans, no kurwa mać. Są teksty, które są prawdziwe, na przykład kawałek Szczerze, na przykład W chuju mam, ale na przykład tej, no come on, no, Love Forever to jest wyjęty z dupy temat, taka jest prawda, nie? Więc po prostu trzeba mieć do tego dystans, nie? Do muzyki. Ja się tym bawię, bo to jest muzyka dla mnie, nie? A jakich dokładnie idiotów jebiesz w intro? Tych idiotów, którzy nie mają właśnie tego typu, wiesz, podejścia, nie? Ludzie na przykład, którzy mi, wiesz, zadają idiotyczne pytania w wywiadach i tak dalej, którzy... Mam nadzieję, że moje takie nie są. No nie, nie było, nie było takie pytanie, nie było, don't worry, nie było. Ludzie, którzy pytają mi się na przykład, czy to jest prawdziwe, że coś tam i tak dalej, tak, no ja pierdolę, no przecież kurwa to są, nie wiem, to są teksty, to nie mogę, to jest jak Stephen King, no to jest kurwa te literacka fikcja. No, co mam powiedzieć? A myślisz, że obecnie jest jeszcze jakaś różnica między legalem a nielegalem? Patrząc na twoją popularność, którą ci się udało osiągnąć bez mediów, myślisz, że to jest jakieś zróżnicowanie, czy generalnie zależy od poziomu już legal i hologram nie ma nic do gadania? Wiesz co, nie mam tak naprawdę zielonego pojęcia, bo znaczy, powiem ci tak, pojęcie legal, nielegal w Polsce jest bardzo dziwnym pojęciem i bardzo dużo ludzi nie zna znaczenia słowa nielegal, bo tak naprawdę nielegalem jest mixtape, kiedy my zajebaliśmy i ukradliśmy bity ze Stanów i tam powiedzmy z Niemiec i Francji, to jest nielegal, my te bity ukradliśmy i tak było, nie? Ale jeżeli ty zrobiłeś własną płytę na własnych bitach autorskich i twoje teksty są na niej i ty tą płytę po prostu sam wypuściłeś, to w zasadzie nie jest nielegal, tylko dlatego, że tej płyty nie ma w Empiku. To jest po prostu płyta, którą wydałeś sam, to jest własne wydanie, nie? Nielegalem jest to, jak coś kurwa bombiesz na boku, nie? Tak więc, no, czy jest, kurwa, z tymi mediami i tak dalej, nie wiem, mam na to wyjebane, po prostu robię muzykę i idę do przodu, to wszystko, jeżeli miałbym się tym przejmować, bym siedział w domu i kurwa się nad tym zastanawiał, mam to w dupie, jeżdżę, gram koncerty, kurwa, wydaję płyty, robię sobie muzykę, no, chodzę z dziewczyną do kina, kurwa, bawię się, whatever shit, kurwa, jest. Horrory do kina oczywiście. Między innymi, aczkolwiek ostatnio mam bardziej wkręty na komedię i bo horrory ostatnie, które wychodzą, czy czwarty z nich się jaja, nie? I wydaje mi się, że... Zrobiłbyś to lepiej. Nie uważam tak, bo nie znam się na robieniu filmów, bo nigdy w życiu filmu nie nakręciłem, więc nie mogę powiedzieć, że zrobiłbym to lepiej. Aczkolwiek te filmy mi się nie podobają po prostu, nie? Są fani horrorów, którzy są tak zapatrzeni w nie, że cokolwiek wyjdzie w kinie, oni się tym będą jarać. Ja tak do końca nie mam, bo są zajebiste filmy, które wychodzą, ale są filmy, które naprawdę wychodzą i się zastanawiam, kurwa, po co? No co mam więcej powiedzieć, no? Generalnie rzadko pytam o proces tworzenia, ale w twoim wypadku jestem mega ciekaw, jak rodzą się te twoje chore pomysły. Czy nie wiem, faszerujesz się horrorami, jakimiś ciężkimi klimatami, dopiero piszesz, czy siadasz sobie na hamaku, pijesz browarka i piszesz o wyjadaniu jelit? No w sumie to jest bliżej. No serio. Bo, znaczy akurat to jest, nie wiem, nie potrafię ci na to odpowiedzieć, bo każdy tekst powstaje w inny sposób, nie? Tekst do Love Forever został zainspirowany książką pani Marii Janion, która napisała Wampira, czyli historię wampiryzmu. I tak naprawdę to mnie zainspirowało do tego, żeby nagrać taki kawałek. Sobie pomyślałem, kurwa, to jest obleśne gówno, czemu by o tym nie nagrać, to wszystko, nie? Nie ma pod tym drugiego dna i tak dalej, wiara się zastanawia. Nie rozkminiajcie tyle, tylko się po prostu bawcie, kurwa, muzyką, to wszystko, nie? Jeżeli tak by miało być, to by, kurwa, nie mogła żadna muzyka inna powstać, niż kurwa ta, kurwa, super ładna, uśmiechnięta, bo by, kurwa, wiesz, no, to jest bullshit, nie? Proces tworzenia, nie potrafię ci na to odpowiedzieć, bo jak, kurwa, siedzę na sraczu albo, kurwa, jadę do kumpla tramwajem to i coś mi wpadnie do głowy, to sobie myślę, łe, to może być fajne, to jest to i tak dalej.
Nie ma czegoś takiego, że okej, teraz kurwa idę zjeść kota, kurwa wypiję krew kury, pierdalne wudu, kurwa jebnę się z dachu raz na bańkę i kurwa zrobię kurwa se kawałek o tym, że kurwa ktoś se wali kurwa kitę w tym, że się wysrał tej. Mam to w chuju, nie? Jak ktoś chce walić kurwa konia we własnym gównie, to niech to robi, jest pojebany, mam to w chuju, nie? To wszystko. A myślisz, że masz jakąś konkurencję na scenie horrorcore w Polsce, czy raczej słabo to wygląda? To jest ogólnie dziwne pytanie, bo tak naprawdę taka scena w Polsce, tak naprawdę w ogóle moim zdaniem cały hip-hop w Polsce jest na poziomie nie tyle co raczkowania, ale bardzo powoli idziemy do przodu. Jest wiara, która jest na legalu od 15 lat i oni robią, oni realizują jakieś swoje pomysły, swoje wizje i tak dalej, ale pomimo tego reszta sceny jest totalnie, albo w ogóle świadka hip-hopowego, czyli słuchacze również, są w nich wpatrzeni i tak naprawdę mało robią swojego, to są kopie jakichś styli. Jeżeli na przykład, jeżeli przykładowo MCX nagra płytę o tym, że kurwa pali papierosy, to nagle znajduje się 15 MCs, którzy kurwa mówią o tym, że lubią palić ćmiki. Jeżeli ktoś kurwa nagra kawałek o tym, że pije piwo, to nagle się znajdują kawałki o tym, że pije piwo. Jaram się tym, że jest różnorodność na scenie, że jest wiara taka jak PTP i jest ktoś taki jak przykładowo Tetris, że kurwa każdy ma swój styl, każdy idzie w swoją mańkę. Różnorodność jest nam potrzebna, nie? Nie jestem w stanie odpowiedzieć i tak dalej, ja się nie uważam za jakiegoś kurwa guru, mam na to wypierdolone, przede mną byli inni kurwa, którzy pizgali jakieś chore teksty, są kurwa klasyczne ekipy kurwa i tak dalej. Nie uważam, że mam na to wyjebane w ogóle kurwa, wiesz, stawianie siebie, no wiesz, jestem pionierem, kurwa, fuck it tej. Jak ktoś kurwa to kocha i to robi, whatever shit, cała reszta to jest takie pierdolenie, więc to wszystko. Kto cię przede wszystkim inspirował? Na płycie słyszymy nawiązania do różnych artystów, od Grave Diggas poprzez DATC i po MC Breeda, prawda? No. I kto najbardziej na ciebie wpływał? Czy to jest taka akumulacja tych wszystkich klimatów? Wiesz co, tak naprawdę, jeżeli mielibyśmy mówić, wiesz, to jest naprawdę kumulacja różnych rzeczy, bo jakby wyrosłem trochę z myślenia o tym, kto jaką płytę nagrał, o czym i tak dalej. Jak byłem szczonem, to jarałem się tym, że na przykład ktoś tam, przykładowo tej Killas Group, przykładowo Peja, przykładowo, no nie wiem kto, Banita na przykład, ekipa z Będzina, TW, tu Wandale stare ich kurwa, no nowe zresztą też kurwa. Wiesz, jakbym był młodszy, może by mnie to jarało, aczkolwiek ja słucham ich płyt i sobie myślę, o kurwa, ale zapierdalają i tak dalej, no dobra, po prostu chcę nagrać kurwa kawałek, nie wiem. Jeżeli chodzi o Polskę i w zasadzie Stany też, wyszedłem z czegoś takiego, co mnie inspiruje, bo usłyszę coś, co mnie rozpierdoli, to mnie rozpierdoli, nie? Uwielbiam muzykę klasyczną, kurwa, słucham, nie wiem, whatever shit, kurwa, metalu, punk rocka, hardcore'u, rap, kurwa, 2-4H i jeżeli chodzi o rap, wymieniłeś przykładowo DATC, MC Breeda, no wiadomo, nie, no jednak od czarnuchów to się zaczęło i tak jak już Peja kiedyś powiedział w wywiadzie w Poznaniu, zawsze było w sumie, kurwa, takie jaranie się, kurwa, tym coś w Stanach i tak było, nie? Więc tych wcześniejszych inspiracji jest za dużo, nie? Nie wiem, ICP, House of Pain, Ice-T, nie wiem, i to jest kurwa, to nawet nie jest czubek Góry Lodowej, bo pod tym jest kurwa tyle ekip, tyle MCs, tylu kurwa, nie wiem, producentów, którym się jaram, że nie da się odpowiedzieć na to tak szybko po prostu, kto mnie jara o, i czym się inspiruje. A z raperów nowego pokolenia ze Stanów masz jakichś faworytów? Yes sir, kurwa, ktoś to rozpierdolił w tym roku, kurwa, rynek muzyczny w Stanach Zjednoczonych, to jest kurwa mój człowiek Yella Wolf, rozkurwił, rozpierdolił, zgwałcił całą scenę muzyczną w Stanach, kurwa, jaram się w chuj, jeżeli kurwa, ogólnie jestem fanem, na przykład myślałem o tym, jakbym miał sobie kurwa podsumować ten rok, no to wiadomo, zaczynając od kurwa Brada Lynch'a, przez kurwa Necro, przez kurwa Self-Titled'a z Buck Wildem. No to są masakryczne płyty, to są rzeczy, które po prostu mi tak przychodzą do głowy, ale jak usłyszałem Yella Wolfa, to sobie pomyślałem, kurwa, ten hip-hop cały czas się rozwija i cały czas w innym kierunku, kurwa, idzie, bo
słuchając czegoś nowego, typa, który ma na koncie, powiedzmy tam, wiesz, dwa mixtape'y, czy tam jakąś, kurwa, epkę i tak dalej, i nagle typ wchodzi na scenę, napierdala jeden kawałek i jest sobie, myślę, kto to, kurwa, jest i gdzie, kurwa, mogę dostać jego kawałki, kurwa. Totalnie szalonym imidżem, prawda, to jest masakra w pizdu, nie? Więc moim zdaniem w tym roku zgwałcił wszystko, kurwa, Yella Wolf, jestem jego, kurwa, oddanym fanem, jaram się w pizdu, a, kurwa, kawałek, który od kilku dni, kurwa, słucham w playerze, jak łażę po mieście, nazywa się Daddy Slambo. Jaram się w pizdu, to jest taki, kurwa, bęgier, panie, że to jest koniec, kurwa. No, koniec. No, to cofnijmy się może trochę wstecz. Jak czytałem twoje bio w necie, to było tam, że do swoich początków od roku 97 nie lubisz nawiązywać. To może wyjątkowo nawiążesz, powiedz, czemu nie lubisz do nich nawiązywać? Czy jest to kwestia tylko poziomu, czy robiłeś rzeczy w jakimś innym klimacie, którego się teraz wstydzisz? Co ty, to były po prostu, kurwa, teksty, które były naprawdę cinkie, nie? Wiesz, w roku, powiedzmy tam, 95-96, jak usłyszałem pierwszy slam za tak, jak pomyślałem sobie, że rap można robić po polsku, bo tak naprawdę od tego się zaczęło. I pisałem różne te pierwsze rzeczy, to były, kurwa, straszne teksty, nie? To były tak, kurwa, garbate rzeczy, że to jest koniec, nie? To jest koniec, to były straszne rzeczy. I nie chcę do tego wracać, dlatego, bo to poziomowo, kurwa, było takie, że jakbym teraz spojrzał na tą kartkę, to jest masakra, nie? Najbardziej mnie boli to, że jest wiara taka, która nadal tak, kurwa, pizga, nie? I wydają takie płyty, kurwa, które biegają po legalu i wiara, kurwa, je, wiesz, nazywa, wiesz, o, dobra płyta. Kurwa, ta płyta nawet nie widziała dobrej płyty, kurwa, więc co mam powiedzieć, nie? A od początku to były rzeczy w takich klimatach, jak robisz teraz, tak? Tylko ewolucja w kwestii poziomu, czy też zmieniłeś jakby podejście do nagrywek i początkowo robiłeś inne, raczej nagrywałeś rzeczy z innymi tekstami, w innych klimatach? To był mój człowiek Szelma Szelerini. Pedyki Gawrusz, baby. Początkowo... Wiesz co, nie rozumiem pytania. Wiesz co, nie, zgubiłem Szeler, mnie wybył z rytmu, kurwa. Teraz Marta ma Alladyny, widziałeś Alladyny? Człowieku, ostatnim razem Alladyny widziałem, jak MC Hammer, kurwa, na dwójce leciał tej. To było dawno. A słyszałeś diss MC Hammera na Jay-Z? Wiesz co, nie słyszałem, Szelka mówi, że to jest smutne. Nie słyszałem tego dissu, wiesz co, bo... kurwa, coś spierdoliłem w kompie, nie? I mi dźwięk jebnął, a jestem ogólnie cienki komputerowo i musiałem, kurwa, wiesz, jakieś, kurwa, ustawienia, coś i to było w ogóle smutne trzy dni bez dźwięku, nie? A później w to wbiłem kora, nie wiem, ale MC Hammer był zawsze słabym raperem, nie? Słuchałem jego powrót, to było kilka lat temu, MC Hammer miał taki powrót, co z takimi dzieciakami tańczył na jakiejś budowie. I to był taki jego, kurwa, taneczny powrót, że chciał wrócić do klimatów, kurwa. On jest stary, się już nie rusza, po pierwsze, po drugie, on ma cienki, kurwa, rap. Więc co mogę powiedzieć, no MC Hammer, kurwa... Poza tym MC Hammer pierdolnął taką plajtę, że nawet w Simpsonach z niego lali, więc co mogę powiedzieć, no kurwa, macie. Jak Simpsony się z ciebie śmieją, to znaczy, że musisz spakować, kurwa, namiot i jechać z powrotem, kurwa, do chaty.